Sieman koldziska, z tej strony Metsu i witam was w pierwszym odcinku z przygód Belgii na Mistrzostwach Świata. Ta drużyna ma naprawdę wielki potencjał, wielu piłkarzy klasy światowej, ale w ostatnich latach zawsze zatrzymują się na etapie ćwierćfinału. Szczególnie bolesna dla Belgów pewnie była ostatnia przygoda na Euro 2016, gdzie stanęli przed wielką szansą, a odpadli z Walią. No, która była rewelacją turnieju, ale mimo wszystko Belgia z takim potencjałem powinna sobie z nimi poradzić. Czy na Mistrzostwach Świata odniosą swój największy sukces jak do tej pory? Jest to czwarte miejsce, miejmy nadzieję, że my wskoczymy minimum na podium, ale jak będzie, zobaczymy. Gramy tutaj na poziomie legendarnym, to będzie przedostatnia albo ostatnia przygoda taką drużyną na Mistrzostwach Świata, no bo ten tryb jednak nie oferuje za wiele. Więc czasem niestety się nudzi. Dzisiaj zagramy tylko z Panamą. No bo na początku, w pierwszym odcinku, najlepiej zagrać jedno spotkanie. Zobaczmy, jakim składem dysponujemy. No w ofensywie jest naprawdę wielka siła. Obrona również wygląda niezwykle solidnie. Thibaut Courtois to bramkarz, który na pewno zapewni nam spokój w środku pola Wicel i De Bruyne To jest chyba galowe ustawienie. Ale może by dało się tutaj coś zmienić. Zobaczmy, kogo jeszcze mamy w rezerwie. No jest tutaj m.in. Fellaini. No ale właśnie, nie ma go jak zbytnio dodać, bez jest wice w środku pola. No a poza tym jest na przykład Azard, który może byłby dobrym zmiennikiem. No, kilku naprawdę ciekawych piłkarzy mamy jeszcze poza tym. No i okej, okay, czekajcie, przyjrzymy się temu. Najlepiej, jak Azarda, wrzucimy na ławkę rezerwowych. Oczywiście Torgena, no bo Eden jest w pierwszym składzie. I kto tutaj jeszcze mógłby się znaleźć? No, Dembele będzie takim żelaznym rezerwowym, który może się pojawiać na serę szadli. Oczywiście, również będzie wchodził w trakcie spotkań, bo wygląda w miarę ok. No i chyba takie ustawienie jest optymalne dla Belgów. W pełni wykorzystuje ich potencjał i jesteśmy w stanie pokonać naszych rywali. Pierwszym jest Panama. Mecz otwarcia nigdy nie jest łatwy, ale tą drużynę musimy pokonać. To jest po prostu naszym obowiązkiem. Zaczynajmy! To spotkanie! Rozpoczynamy od hymnów. Czas na prezentację składów w bramce belgów Thibaut Courtois. Trójka obrońców to Alderweireld, Kompany i Fertongen. Mnie, De Bruyne, Wicel i Karasko przed nimi, a ofensywna trójka to Mertens, Azard i na szpicy Romelu Lukaku. No i oczywiście jeszcze czas na skład reprezentacji Panamy, wielu piłkarzy anonimowych w bramce Penedo zobaczymy, jak się spisze. Trójka, czwórka obrońców, owale, Machado, Torres i Murillo. Czwórka pomocników, Barenkas, Godoy, Gomez i Quinteros. I napad Perez i Torres. Dobre podanie tutaj widzimy, Torres otrzymał. Torres centruje na pole karne, Quintero uderza, ale obok bramki, no ten strzał nie mógł zagrozić Thibaut Courtois. Ciekawa próba centry, no ale samo wykończenie już naprawdę pozostawia sporo do życzenia. No i za moment Tibo Kurtua będzie na spokojnie mógł wznowić grę z piątego metra. Kurtua rozpoczyna na krótko, dobrze, że tutaj nasz obrońca nie popełnił błędu Tibo Kurtua, ależ błąd belga, ale na szczęście przechwyciliśmy tą piłkę Eden Hazard. Azart przedziera się środkiem. Azart łatwo traci piłkę na rzecz Gomeza. Gomez zagranie do Pereza. Perez w polu kardym, ależ interwencja Tibo Courtois I będzie zaledwie rzut rożny. Kapitalna postawa belgijskiego bramkarza, Gdyby nie on, to w tym momencie Panama prowadziłaby 1 do 0 i mielibyśmy sensacyjny rezultat. Quintero dobrze opanował piłkę. Zagrał do Torresa. Torres do Pereza. Perez. Torres. Torres, czy uderzy z stansu? Nie, Podaję do Pereza, Perez, w polu karnym, Perez, Perez z lewej nogi obok bramki, no centymetry dzieliły Panama od prowadzenia. No, gdyby byli trochę skuteczniejsi, to prowadziliby w tym meczu już spokojnie 2 do 0. Wicelu łatwo znów tracimy piłkę, ależ Panama rozgrywa spotkanie, godoj. Podaj do Pereza, Perez, Perez, PEREZ! Ale kurtua jest na posterunku i pewnie broni ten strzał. Jeszcze mocne zagranie do Torresa, no Panama nas na razie miażdży, no to jest jakaś sensacja. Wicel łatwo traci piłkę, Torres, Perez, wycofanie do Torresa, Torres do Pereza, Perez, łatwo opanował piłkę, przedarł się Torres! No i znów Kurtu, a dobrze, że Belk ma formę życia, bo gdyby nie to, to my byśmy tutaj naprawdę dostawali tak wysoko, że aż wstyd byłoby mówić, no Panama sprawia nam naprawdę olbrzymie problemy. Jest okazja do kontry Azard. Rozpędza się z piłką Eden Azard. Ależ kapitalne przyspieszenie gracza Chelsea. Azard nikt nie jest w stanie go dogonić. Eden Azard jest już w polu karnym. Azard zwolnił akcję Debroinę. Menie! Ależ kapitalnie Penedo. To nie koniec zagrożenia. Jeszcze Hazard zgrywa tą piłkę Carrasco. Janik Ferreira Carrasco. Karasko szuka miejsca do podania od nas wicela. Wicel menie, mnie. menie, czy uderzy lepiej niż poprzednio? Podanie w pole karne, ale Torres ekspeduje piłkę daleko do przodu. debryjne. Początek drugiej połowy. Debryjne ładne podanie do środka. Dries Mertens, Lukaku, Lukaku wypuszcza Azarda. Eden Azard rozpędza się, biega w pole karne. Azard, Azard! Tylko słupek! Ale jest dobitka Lukaku. I jeden do 0 dla reprezentacji Belgii. Szczęśliwa bramka. No ale wreszcie coś nam się udało w tym spotkaniu, bo naprawdę więcej szans miała Panama. Mogła już tutaj spokojnie prowadzić, nawet 2-3-3-0. No ale mieliśmy trochę szczęścia. Dobrego bramkarza. No, i teraz metalowego pręta, dzięki któremu Lukaku mógł zdobyć bramkę. I mamy zmianę w reprezentacji Belgii, a Gref znowu De Bruyne. De Bruyne na pole karne szadli! Tylko słupek, no tym razem metalowy pręd nie był po naszej stronie. Azart rozpędza się, torgen azart. Azart, ależ kapitalny rajd nikt nie jest w stanie go powstrzymać, Azard. jeszcze może wbiec w pole karne, ale tam kapitalnie interweniuje Makado. Jeszcze Torres, łatwo traci piłkę Red. zagranie do Mertensa, Dries Mertens, obraca się z piłką Dries Mertens Mertens! Niestety nad poprzeczką. Ciekawa próba, ale niestety strzał niecelny. Wicel, dobre zgranie do Mertensa. Mertens jeszcze wycofani do De Bruyne, De Bruyne szadli. Nasser szadli ładnie się tam ustawia. Lukaku, Mertens otrzymał podanie. Mertens w polu karnym i 2 do 0. To już jest koniec. Wygramy to spotkanie. No ale naprawdę było nerwowo. Panama ma mnóstwo szans. Ale to ostatecznie Czerwone Diabły zwyciężą w tym spotkaniu. I to na pewno cieszy wszystkich kibiców belgijskich. Wow, udało się wygrać. No, rywal najsłabszy w grupie, ale jak widać sprawił nam olbrzymie problemy. No ale dzięki Lukaku i Mertensowi trzy punkty powędrują na konto Belgów. Panama jak widzimy się nie poddaje, ostatnia akcja meczu, Teheda. Techeda przedziera się środkiem, jeszcze utrzymał się przy piłce. Techeda! Obok bramki, no kurtyła, odprowadził piłkę wzrokiem. No i za moment wznowi grę z piątego metra. No i koniec, wygrywamy 2 do 0. Wielkie problemy mieliśmy w tym spotkaniu, ale najważniejsze, że wszystko skończyło się happy endem. Rozpoczynamy dobrze rozmaganie na mundialu od kompletu punktów. No, powiem szczerze, Panama o dziwo była wymagającym rywalem. Spodziewałem się tutaj łatwego zwycięstwa. A tu, Panamczycy wysoko postawili poprzecz, zawiesili poprzeczkę. No, Statystyki bardzo wyrównane, gdyby tutaj Panama wygrała, byłby to też zasłużony rezultat. Luka kupił każdym meczu, bardzo dobra nota. Golasy staną no tak naprawdę, cóż więcej oczekiwać od napastnika? No, w Panamie nikt się zbytnio tak nie wyróżnił. Mieli dużo szans, ale praktycznie wszystkie marnowali. Zobaczmy, jak tam tabela grupowa. Belgia, oczywiście, pokonuje Panamę 2 do 0, a jak drugie spotkanie, Anglia zaledwie remisuje z Tunezją. Podział punktów, co nas niezwykle cieszy. Brawa dla walecznych tunezyjczyków, którzy odebrali punkty faworyzowanym Anglikom. Jak widać, synowie Albionu po raz kolejny zawodzą na mistrzostwach. Może się okazać nawet, że nie wyjdą z grupy. No to nie byłaby sensacja, no bo na poprzednim mundialu odpadli, między innymi w grupie mieli Urugwaj, Włochy, Kostarykę i odpadli. Może teraz Tunezja będzie taką Kostaryką, kto wie. No a w tym materiale to by już było na tyle. W następnym odcinku oczywiście czekają nas mecze z Tunezją i Anglią. Rywale wymagający, ale my musimy ich pokonać, jeśli chcemy awansować dalej. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale!